Kobiety pełniły funkcje duchowne w kościele chrześcijańskim od samego początku. Choć ich rolę ograniczano, pastorki, diakonki, kapłanki stale funkcjonowały w kościołach na całym świecie, realizując swoje powołanie. Dobry wieczór Państwu. Jest godzina 19. Rozpoczynamy WST Online. Przed nami temat bardzo interesujący i przypuszczam, że również dla wielu osób kontrowersyjny. Diakonki, kapłanki, pastorki, biskupki, kobiety duchowne od I do XXI wieku. O trudnej roli i posłudze kobiet w katolicyzmie, prawosławiu i protestantyzmie od początku, czyli od I do XXI wieku, będzie mówił dr Kazimierz Bem, który jest już z nami. I żeby nie przedłużać, Kazimierz, oddaję Ci głos. Dobry wieczór i dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło znowu się z Państwem spotkać. Postanowiłem wybrać taki temat, a nieco kontrowersyjny, b, o, znów na czasie, ale także i jednym z powodów, których to wybrałem, było także fakt, że Polacy i tutaj sporo polskich wątków, ale chciałem zacząć znowu od polskiego wątku i nie będę, proszę Państwa, nie będę bawił się w teologiczne uzasadnianie tego, czy kobieta może być księdzem, czy pastorem, czy starszym. Moim zdaniem list Pawła do Galatów o tym absolutnie przesądza i jeżeli chcemy się bawić w jakieś takie rokokowe konstrukcje, dlaczego nie może, to no, musimy ponownie sobie przemyśleć sytuację związaną z chrztem. Tym niemniej chciałbym, więc teologiczne argumenty zostawiam, zajmujemy się dzisiaj wyłącznie tylko i wyłącznie argumentami historycznymi i patrzymy, jak to funkcjonowało, na jakich zasadach w różnych kościołach, dlaczego w niektórych okresach funkcjonowało lepiej, w niektórych okresach funkcjonowało gorzej. I zaczynam od mojego ulubionego chłopca do bicia, mianowicie od Biblii Ekumenicznej, przekład ekumeniczny, list świętego Pawła do Rzymian i mamy tam taki oto kwiatek. Rozdział 16. I będziemy sobie czytać. Polecam wam Febę, naszą siostrę, która jest diakonisą kościoła w Kenchrach. Przyjmijcie ją w Panu w sposób godny, świętych i wesprzyjcie w każdej potrzebie. Zróbcie Pryscylę i Akwilę, moich współpracowników w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie nadstawili swoją głowę, a którym nie tylko ja dziękuję, ale także wszystkie kościoły z pogan. Pozdrówcie także Kościół, który gromadzi się w ich domu. Pozdrówcie Epeneta, mojego umiłowanego, który jest pierwszym owocem w Azji dla Chrystusa. Pozdrówcie także Marię, która wiele się natrudziła dla was i zaczyna się być bardzo ciekawie. Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich rodaków i współwięźniów, którzy się cieszą wielkim poważaniem u apostołów, którzy przede mną uwierzyli w Chrystusa. Proszę Państwa, to jest nowy przekład Biblii Ekumenicznej i Biblia Ekumeniczna postanowiła stworzyć nowy byt. Mianowicie postanowiła stworzyć Juniasa. Wszyscy bibliści, o których ostatnio się zrobiło bardzo głośno w Polsce, wszyscy szanujący się bibliści wiedzą, że nie istnieje coś takiego jak imię Junias. Imię Junias pojawia się dopiero w XII wieku. Otóż tam jest Junia. Paweł pozdrawia Andronika i Junię, moich rodaków i współwięźniów. Problem z Junią pojawił się wtedy, kiedy mężczyźni zupełnie wyeliminowali kobiety z pełnienia większych funkcji i postanowili, doszli do wniosku, że w takim razie ta łacina to na pewno jest imię Junias. Imię Junias w ogóle nie występuje w żadnym z znanych nam źródeł, oprócz w tym nieszczęsnym Pawle. Co więcej, pierwsze najstarsze wyraźnie wskazują, że chodziło o Junię. No ale problem polega na tym, jeżeli chcemy usunąć kobietę z pełnienia funkcji, no to święty Paweł jest dla nas problemem. I stąd pojawia się ów mityczny Junias tylko po to, żeby nie dopuścić do siebie możliwości, że w pierwszym kościele służyły kobiety. Czy mogły służyć kobiety jako księża, jako pastorki? No proszę Państwa, twierdzimy, że nie. Problem polega na tym, że całkiem niedawno
odkryto w katakumbach pod Neapolem taką oto mozaikę, to jest cerula. Cerula, która występuje w pozie i w stroju liturgicznym przypominającym, uwaga, biskupa. Biskupa. Jest jeszcze drugi, gorzej zachowana mozaika kolejnej kobiety, mniej więcej z III czy z IV wieku, która również wygląda na biskupa. Początkowo miano nadzieję, że po oczyszczeniu tej mozaiki z tej kobiety zrobi się jakiś taki bardzo osoba zbliżona do mężczyzny. Nie muszę Państwu mówić, że no nie wyszło. Ewidentnie jest to kobieta. Tym niemniej niektóre osoby dalej sprzeciwiające się ordynacji kobiet twierdzą, że to nie mogła być kobieta, to na pewno był mężczyzna. On wyglądał jak kobieta. No, drodzy Państwo, być może jest to pierwszy krok w kierunku ordynacji osób niebinarnych czy osób transpłciowych. Jeżeli uznamy, że skoro to nie może być kobieta, to jesteśmy nawet w stanie zaakceptować niezwykle wyglądającego na kobietę mężczyznę. Być może, zupełnie na poważnie, proszę Państwa, cerula jest jednym z wielu przykładów na to, że kobiety w pierwszych wiekach Kościoła pełniły ważne funkcje kościelne. Skąd wiemy o tym? No proszę Państwa, mamy także list mniej więcej z tego samego roku, okresu, który jest ceruli. Otóż biskup Rzymu Gelasius I w liście do biskupów z południa Włoch, czyli właśnie z Neapolu, nakazuje im skończyć z praktyką kobiet służących przy Eucharystii i tłumaczy, że urząd prezbitra jest zastrzeżony tylko i wyłącznie dla mężczyzn i nakazuje im zaprzestać okropnej praktyki święcenia kobiet na prezbitrów. No proszę Państwa, jedno co wiemy, jeżeli ktoś nakazuje zaprzestać praktyki, to znaczy, że tą praktykę stosowano. Czyli mniej więcej do 494 roku, przynajmniej na południu Włoch, wiemy o tym, że kobiety były ordynowane na prezbitrów. Dużo mniej kontrowersyjna jest w pierwszych wiekach chrześcijaństwa istnienie zjawiska diakonic. Dlaczego jest mniej kontrowersyjne? Bowiem mamy całą masę źródeł, które potwierdzają o ich istnieniu. Najdłużej istniały, proszę Państwa, w Jerozolimie i w Konstantynopolu. W X wieku, prawdopodobnie pod wpływem podboju przez kalifat w Damaszku i pod wpływem islamu, kobiety zaniknęły. Są ostatnie wzmianki w X wieku o diakonisach w egipskim klasztorze. Wiemy, mniej więcej w tym samym czasie znikają z kościoła w Jerozolimie. W 1150 roku mamy wzmianki, że diakonisi w Konstantynopolu, które służą przy dystrybucji komunii, Eucharystii, przestają być wyświęcane. Mężczyznom coraz mniej odpowiada fakt, że kobieta może być wyświęcana, ale dalej istnieją. One przestaną istnieć w 1309 roku. Patriarcha Konstantynopola, Atanazjusz I, wzywa do zniesienia urzędu diakonisy. Czyli w 1309 roku one jeszcze istniały. On wzywa do zniesienia i to jest ostatnia wzmianka o nich. On prawdopodobnie absolutnie odmawia od przyjmowania nowych kobiet jako diakonis. Wiemy, że już nie były ordynowane. No i proszę Państwa, to jest właśnie ten okres, kiedy powoli w tłumaczeniach Biblii, w Wulgacie, a później w innych, ale głównie w Wulgacie, nasza Junia, która służyła w kościele w Rzymie, staje się Juniasem. Po prostu mężczyźni bardzo źle znosili obecność kobiet przy ołtarzu, w funkcji kościelnej, czy to diakonisy, no już o prezbitrach nie wspominamy. Przez jakiś czas rzeczywiście mężczyznom udaje się zachować monopol na byciu przy ołtarzu, na byciu prezbitrami, na byciu diakonami. No i proszę Państwa, pojawia się coś takiego jak reformacja i no i Luther zaczyna mieć, czyta tą Biblię, no i Luther notabene wiernie tłumaczy, że tam chodzi o Junię, nie o żadnego Juniasa. Luther, muszę powiedzieć, że był jedną z takich osób, która była najmniej, że tak powiem, najmniej bała się obecności kobiet w kościele. W jednym z listów mówi, że jeżeli jest zgromadzenie chrześcijan i nikt nie może wygłaszać kazań, jeżeli jest jakaś kobieta, która umie mówić coś sensownego, to niech wstanie i niech naucza kobieta.
Więc Luther pod tym względem był nieco mniej antykobiecy. Dużo ciekawiej to przedstawia się u Kalwina. Kalwin, który jak wiadomo, on wzywa do powrotu do oryginalnego kościoła. Kalwin też tu uznaje, że Junia, to była Junia, nie żaden Junias, jak chcą nasi panowie w 2000, w XXI wieku w Polsce. No ale no, musi, ale Kalwin nie znosi kobiet w okolicach Ambony. No i jak to wielu takich teologów reformowanych zaczyna, że tak powiem, robić takie barokowe konstrukcje. Mianowicie wychodzi z założenia, że owszem, no w pierwszych wiekach chrześcijaństwa no czasami to była absolutna konieczność. Więc przyznaję, że ta Junia, no bo jest Junia jak W w liście do Rzymian, ale mówi tak. Ta konieczność ustała, w związku z czym nie są nam potrzebne absolutnie żadne kobiety, czy pastorki, o pastorkach nie wspominając, ale diakonisy, kobiety mają być podporządkowane w kościele. Na szczęście Kalwin nie jest Bogiem, kościoły reformowane się absolutnie nim nie przejmują. I w 1568 roku grupka uchodźców reformowanych z Niderlandów ucieka do Wesel. Takiego miasta, to jest na pograniczu z Niemcami i pierwszy porządek kościelny dla reformowanych uchodźców w luterańskim mieście wspomina o diakonisach, które mają się zajmować opieką nad wdowami i sierotami i potrzebami materialnymi kobiet. W 1570 roku ten porządek kościelny potwierdza ich istnienie i te kobiety tam zupełnie całkiem dobrze funkcjonują. Problem zaczyna się w 1578 roku, kiedy te kobiety za dobrze funkcjonują i pojawia się pierwszy protest i uważają, że diakonisy powinny być stare, mało atrakcyjne kobiety, najlepiej powyżej 60 lat, najlepiej wdowy albo nigdy nie zamężne. I Rada Kościelna w 1579 roku pyta luterański kler Wesp, jak mają to zinterpretować, czy mogą być diakonisy, czy nie mogą. Mogą istnieć, czy nie mogą istnieć diakonisy? Jest to jedno z ostatnich pytań, na które luterański kler Wesp chce odpowiedzieć i w związku z czym odmawiają odpowiedzi, odpisują tym reformowanym uchodźcom, mówią im, że nie odmawiają odpowiedzi, bo mają ważniejsze sprawy niż kwestie kobiet diakonis. Ostatecznie w 1580 roku Classis podejmuje klasy, czyli taki odpowiednik prezbiteriatu albo diecezji, podejmuje zasadę, że w pierwotnym kościele były kobiety, w związku z tym można je dopuścić, nawet obecnie, widać, że już Kalwin zostaje odesłany, ale wprowadza taki zakaz, że muszą mieć powyżej 65 lat i muszą być wdowami. W odpowiedzi na to Classis Wesel zwalnia dotychczasowe diakonisy we wrześniu, ale 11 września potem powołuje 8 nowych starszych wdów powyżej 65 lat. Synod ogólnokościelny holenderski zakazuje kobiet diakonów, ale znowu bardzo wyraźnym akwazutem, chyba że w czasie wyższej konieczności, na przykład w okresie plag. Uważa, że w okresie, kiedy wybucha jakaś zaraza albo plaga, no i mężczyzn czasami trudno znaleźć do posługi, no to wtedy kobiety można oddelegować, żeby służyły, ale tylko i wyłącznie wdowom, innym kobietom i sierotom. Wesp niespecjalnie się z tym, proszę Państwa, przyjmuje. Ostatnie grupy kobiet diakonek w tym Wesp są wybrane w 1609 roku, a więc bardzo późno. Do 1609 roku te kobiety są cały czas wybierane. W 1609 roku to miasto przejmuje Jan Zygmunt Hohenzollern, który jest ewangelikiem reformowanym i ten cały system opieki społecznej zostanie podłączony pod kościół reformowany i te kobiety w Wesp zanikną. Ale proszę Państwa, one tam zanikną, ale pojawią się w Amsterdamie. Pojawią się w Amsterdamie i miasto ma od 1578 roku, ma początkowo 3, a potem 8 kobiet diakonis, które odwiedzają starszych, chromych, wdowy, sieroty i uchodźców. One są uznawane za część, to jest bardzo ciekawe, bo oni też znowu nie do końca wiedzą, co z tym zrobić, więc one są uznawane za duchowne, ale nie biorą udziału w wielkim zgromadzeniu konsystorza amsterdamskiego, w tak zwanym Grote Vergadering. One nie biorą w tym udziału. Kościoły, kobiety mają prawo wybierać
duchownych w systemie kongregacjonalnym. Wiemy, że na przykład angielski kościół reformowany, założony przez Purytanów, posiada jedną diakonisę. On te diakonisę będzie posiadał w zasadzie do końca XVIII wieku, one potem z czasem znikają. Amsterdam i jeszcze parę miast w Niderlandach ma diakonisy, one z czasem zanikają, najdłużej będą istniały właśnie w Amsterdamie, bo aż do 1851 roku. W 1851 roku konsystorz w Amsterdamie holenderskiego kościoła reformowanego likwiduje kobiety diakonisę, bo uznaje, iż to jest niedopuszczalne. Ale wybiegliśmy troszeczkę do XIX wieku. Więc rzeczywiście, proszę Państwa, te kobiety, nie ma kobiet starszych, pojawiają się kwakrzy w XVII wieku. I kwakrzy rozwiązują ten problem w bardzo ciekawy sposób, bo mianowicie mężczyźni i kobiety mają osobne zgromadzenia i zgromadzenie dla kobiet może prowadzić kobieta. Jeżeli Państwo widzicie, czasami w tych budynkach dla kwakrów nawet było osobne wejścia dla mężczyzn i dla kobiet. I rzeczywiście te kobiety w tym zgromadzeniu dla kobiet są autonomiczne i są w stanie same się rządzić. Pojawia się XIX wiek. Proszę Państwa, w XIX wieku z różnych powodów kobiety zaczynają się robić coraz bardziej aktywne w życiu społecznym, dużo częściej w krajach anglosaskich i niderlandzkich niż w krajach niemieckojęzycznych, czy na przykład w Skandynawii. Jest w 1833 roku grupka prezbiteran i kongregacjonistów zakłada Oberlin College. To jest pierwsza uczelnia, która jest koedukacyjna dla wszystkich od samego początku, czyli przyjmuje na wszystkie wydziały i mężczyzn, i kobiet. Początkowo kobiety nie zgłaszają się na Wydział Teologii, ale to się z czasem zmieni. Nie uprzedzajmy faktów. Ale jest to pierwszy college, który od samego początku jest koedukacyjny. Proszę Państwa, dlaczego to jest ważne? To jest ważne dlatego, że w XIX wieku państwo robi się coraz bardziej wszechwładne i jednym z warunków, żeby być pastorem, wprowadzają ukończenie uczelni. Uczelni w Europie, które początkowo przyjmują na wydziały teologiczne wyłącznie mężczyzn. To będzie jedna z takich większych barier. Ona nie jest początkowo świadoma. Ona jest nieświadoma, gdyż na początku XIX wieku nikomu nie przychodzi do głowy, że kobieta może chce studiować teologię. Tak by się wydawało. W Niemczech tą działalność kobiet jak gdyby będzie spróbuje skanalizować jest zakład diakonis w Kaiserwerth. W 1836 jest utworzony zakład diakonis. Te diakonisy, one tam początkowo funkcjonują jako takie protestanckie zakonnice. One są i nauczycielkami, i lekarkami, i pielęgniarkami. I to się staje niesłychanie popularne. I te diakonisy potem się przenoszą do Szwajcarii, do USA, do Anglii. W Warszawie w 1878 roku powstaje zakład diakonis przy kościele ewangelicko-augsburskim w Królestwie Polskim. Ich statut zaakceptuje sam car i król polski Aleksander II. W Szkocji się pojawiają, potem w Australii, w Nowej Zelandii. Te diakonice, one się robią rzeczywiście coraz bardziej popularne i proszę zauważyć, że one się robią popularne w tym czasie, kiedy kobieta, kiedy nikt nie urząd diakonis, na przykład w holenderskim kościele reformowanym. Ale w 1853 na wydział w Oberlin, na wydział w Oberlin składa podanie niejaka Antonietta Brown Blackwell. Już Państwu ją pokazuję. Wydział początkowo nie wie, co z tym zrobić. Oni autentycznie nie wiedzą, co z tym zrobić, z takim pomysłem, że kobieta może chcieć studiować teologię. Pozwalają jej studiować teologię, z jednym wszakże zastrzeżeniem, nie może się odzywać w czasie wykładów i nie może przerywać mężczyznom. A to nie ta bardzo spokojnie studiuje, robi sobie notatki i po zajęciach przychodzi do profesora. Ku ich zdumieniu przedstawia bardzo ciekawą pracę na temat słynnych słów Pawła, że kobiety mają w kościele milczeć i zostaje absolwentką teologii. No jest pytanie, co ma dalej robić? I lokalna zgromadzenie kongregacjonalne uznaje, że skoro spełnia wszystkie warunki, może być kaznodzieją. Znów wychodzą z założenia, że prawdopodobnie żadna z parafii nie powoła kobiety. No proszę Państwa, kobiety na ambonie, o co chodzi?
jedna z jej współczesnych koleżanek, która zostanie pastorką unitariańską, powie, ona była wychowywana w rodzinie prezbiteriańskiej i w jedną niedzielę pastor ma takie kazanie, w którym wzywa osób, wzywa obecne tu osoby, aby oddały swoje życie Jezusowi i aby poświęciły się karierze duchownego. I pyta, czy ktoś tutaj młodzieży czuje powołanie do bycia duchownym. I proszę sobie wyobrazić, nie wstaje żaden mężczyzna, ale wstaje jedna młoda dziewczyna. No i pastor mówi, dziecko, Pan Bóg nie powołuje kobiet. Co ona mu odpowiada, ale przecież przed chwilą mówiłeś, że powołuje tego, kogo chce. Antonietta Brown Blackwell zostanie ordynowana w 1853 dla maluteńkiej parafii w South Butler w stanie New York. Ordynują ją, co ciekawe, jeden duchowny kongregacjonalny, jeden duchowny baptystyczny, jeden duchowny metodystyczny. Pastorką będzie niestety tylko przez 2 lata. Duchowni odmawiają wymiany, odmawiają zapraszanie i ta parafia jest też, czuje się częściowo taka zmarginalizowana. Ona rezygnuje z bycia pastorką, potem zostanie działaczką na rzecz praw, sufrażystką, na rzecz praw wyborczych kobiet. Umrze bardzo, bardzo późno, będzie jedną z nielicznych pierwszych sufrażystek, które będą w stanie zagłosować w 1920 roku w Stanach w wyborach do kongresu. Pod koniec życia znów zostanie pastorką w kościele unitariańskim, który jest nieco bardziej otwarty na kobiety duchownych. Ale tak wyglądała w Oberlin, jak się zapisała na uczelni, proszę Państwa. Antonietta Brown Blackwell uważana za jedną z pierwszych kobiet ordynowanych. Bo proszę pamiętać, że pod koniec XIX wieku, szczególnie w Stanach, szczególnie na dzikim zachodzie, no, czyli takim stanie jak Nowy Jork czy Ohio, pod koniec XVIII, na początku XIX wieku działa bardzo dużo kobiet kaznodziejek czy misjonarek. Jest mało duchownych, ludziom jakoś specjalnie kobieta pastorka w tam nie przeszkadza. Tym niemniej ta nasza Brown Blackwell otwiera całą listę kobiet, które zostaną ordynowane. Tylko tak jak mówiłem, proszę Państwa, jest ten problem, a mianowicie no, kobiety muszą być dopuszczone na uczelnie teologiczne. W Oberlin College to się udaje. Potem uniwersaliści będą kolejnym wyznaniem, które będzie ordynowało kobiety. W latach 80. i 90. XIX wieku w Iowa powstaje tak zwane Iowa Sisterhood. To jest prawie kilkanaście kobiet pastorek unitariańskich, które tworzą bardzo prężną grupę parafii. Są niesłychanie, mają, odnoszą wielkie sukcesy. Te parafie, które tworzą, są bardzo, bardzo duże. No, cały czas czekamy w Europie, co będzie w Europie, gdyż proszę pamiętać, do XIX wieku, do początku XX wieku 80% chrześcijan mieszka w Europie, reszta mieszka w Stanach. Przepraszam na chwilkę. I tutaj nasz pierwszy polski wątek. Proszę Państwa, w 1904 roku, znaczy w 1901 roku na Wydział Teologii w Manchester College w Anglii składa urodzona w Toruniu luteranka Gertrud von Petzold. Gertrud von Petzold zna te kobiety ze stanu Iowa, jest z nimi zaprzyjaźniona i ona chce być pastorką. Wydział przyjmuje ją na studia, tym niemniej koledzy postanawiają w duchu takim absolutnie chrześcijańskim, postanawiają, że nie będą się do niej odzywali, nie odzywają się do niej przez pierwszy rok, jest sama. Tym niemniej ma ewidentnie powołanie, jest powołana i w 1904 roku, już Państwu ją pokazuję, przepraszam bardzo, znowu momencik, Gertrud von Petzold zostaje powołana jako do pierwszej parafii unitariańskiej w Anglii i ona w niej służy z dużym powodzeniem do wybuchu I wojny światowej, kiedy jako obywatelka Niemiec jest odesłana z powrotem do Niemiec. Gertrud von Petzold, nie wiem dlaczego, kiedyś proponowałem, żeby luterańska parafia w Toruniu bardziej się nią zainteresowała, jakoś nie było specjalnie odzewu, a szkoda. Jest fascynującą postacią, ona wraca do Niemiec, dostaje pracę w tak zwanym wolnym kościele w Niemczech, w Tylży. Jest jedną z największych, jest jedną z pierwszych kobiet, która wygłasza kazanie w Niemczech. Jest wielką przeciwniczką Hitlera, więc jej kościół zostanie zamknięty. Ona nie może prowadzić działalności duszpasterskiej. Zapisuje się ponownie na studia, będzie jedną z pierwszych kobiet, która uzyska habilitację w Niemczech. Pracuje na Wydziale Języka Niemieckiego, gdyż to jej, na to jej pozwalają. Ona umrze w zupełnym zapomnieniu. W Polsce mało osób o niej zna, a moim zdaniem naprawdę, proszę Państwa, to jest jedna z ciekawszych postaci polskiego protestantyzmu. Pochodzenia niemieckiego, tym niemniej urodzona w Toruniu, uważam, że
z całą pewnością powinniśmy o niej pamiętać. W tym samym czasie, proszę Państwa, w 1910 roku, i to jest jedna z moich odkryć zupełnie przypadkowych, w 1910 roku córka polskich imigrantów do Stanów Zjednoczonych, urodzona w Stanach Zjednoczonych, proszę Państwa, zostaje, kończy taki zakład przygotowawczy dla kobiet i zostaje ordynowana na pastorkę w Shenandoah w stanie Pensylwania dla polskich imigrantów. I chcę Państwu pokazać zupełnie nieznaną, o tutaj bardzo proszę, momencik, sekundę, bo to jeszcze jest Gertrud von Petzold. Tutaj jest to grupka tych kobiet absolwentów. Czy widzicie Państwo tę postać, czy widzicie mój kursor? Mam nadzieję, że tak, to jest Barbara Sławińska. Proszę Państwa, ona będzie pastorką przez 50 lat, przez 40 lat w tej samej miejscowości dla polskich imigrantów w Shenandoah, w maluteńkim kościółku. Ona mówi biegle po polsku, prowadzi nabożeństwa po polsku, jest no niesłychanie ciekawą osobą, o której bardzo mało wiemy. Jest w tym czasie jedną z zaledwie kilkudziesięciu kobiet pastorów służących w Stanach Zjednoczonych. I chcę Państwu pokazać jeszcze jedno jej zdjęcie, bo ja mam do niej ogromną sympatię. To jest Barbara Sławińska, stoi po środku w 1952 roku, po tym jak przeszła na emeryturę. Całe życie służyła w jednej parafii. Jest jedną z pierwszych Polek ordynowaną na pastorkę w 1910 roku. I nigdy nie wyszła za mąż. Niedawno udało mi się ją odnaleźć. To jest Barbara Sławińska. Proszę Państwa, idziemy dalej, gdyż w 1917 roku wreszcie jeden z głównych kościołów, gdyż Gertrud von Petzold, chciałam wyraźnie powiedzieć, unitarianie w Anglii nie ordynują duchownych, więc ona zostaje powołana na pastorkę i ta decyzja jest zaakceptowana przez kościół unitariański. W 1917 roku mamy pierwszą ordynację, jest to Constant Coltman. Jest ordynowana razem z mężem i dla Kongregacjonalnej Unii w Wielkiej Brytanii. I jest to pierwsza kobieta ordynowana w kościele protestanckim w Europie. Ona rzeczywiście jest ordynowana. Ponieważ Anglia, jak wiadomo, to jest świat sam w sobie. W 1918, Fryderyka Wilhelmina Rappold zostaje jako pierwsza kobieta dopuszczona do urzędu pastora w kościele remonstranckim w Niderlandach. 1918 rok. W 1919 roku Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce przyznaje kobietom pełne prawa wyborcze, czyli mogą być delegatami na synod, mogą zasiadać w radach parafialnych. Proszę Państwa, dlaczego to jest ważne? W Kościele Reformowanym jest coś takiego jak urząd starszego, ale nie ma różnicy pomiędzy urzędem starszego nauczającego, typu czyli pastor, a urzędem starszego rządzącego, czyli członek rady parafialnej czy członek delegat na synod. Czyli w momencie, kiedy pozwalamy na jednego, prędzej czy później musimy zezwolić na drugiego. 1919 jednym z wielkich takich osób, które to popierało, był ksiądz Semadeni i ksiądz Skierste. Oni razem wypowiedzieli się bardzo pozytywnie na ten temat i dzięki temu synod uchwala, że kobiety w Polsce w Kościele Ewangelicko-Reformowanym mogą pełnić funkcje w radach parafialnych i delegatów na synod. I teraz chciałbym, w 1918 roku w Curychu Rosa Gutknecht i Elis Pfister są ordynowane przez kościół reformowany w Curychu na pastorki, początkowo jako na pomocnicę pastora w Grossmünster, czyli w tym głównym kościele, w którym nauczał Ulrich Zwingli. No proszę Państwa, jest tylko jeden problem. One składają podania o urząd pastorki jako proboszcza. Jest jeden problem. Kobiety w tym samym czasie w Curychu nie mają prawa do głosu, nie mają praw wyborczych. Więc konsystorz w Curychu, władze kantonalne odpowiadają, że nie mogą jej mianować na urząd proboszcza, gdyż proboszcz jest urzędem, który wymaga pełnej zdolności do czynności prawnych, a kobiety w Curychu jej jeszcze nie mają.
Obie te panie w 1918 roku są ordynowane, to jest coś wspaniałego, że Kościół gdyby wyprzedził państwo, one są ordynowane zanim mają prawa wyborcze. Do końca życia będą pracować jako asystentki pastora w Grossmünster, będą wygłaszać normalnie kazania, tym niemniej same nigdy nie obejmą samodzielne parafii. I teraz znów mamy wątek polski. Otóż proszę państwa, jak państwo wiecie, w Polsce mniej więcej działa w tym samym czasie Kościół Mariawitów. Kościół starokatolicki Mariawitów i ten Kościół starokatolicki Mariawitów postanawia ordynować pod wpływem biskupa Kowalskiego, on postanawia ordynować na kapłanki, początkowo kapłanki, a później na biskupki kobiety. I to jest rok 1929 i znów już państwu pokazuję, mamy pierwszą i tutaj mamy Antoninę Marię Izabelę Wiłucką-Kowalską. Była początkowo ordynowana na kapłankę, potem na biskupkę, kiedy jej mąż jest zabrany do obozu koncentracyjnego, biskup Kowalski, on tam zostanie zamordowany przez nazistów, ona kieruje kościołem mariawickim. To w końcu doprowadził Mariawitów do rozłamu. Powstanie Kościół starokatolicki i polsko-katolicki Mariawitów, ten wątek płocki i ten wątek felicjanowski. W wątku felicjanowskim od tego czasu, od czasu arcybiskupki Antoniny Marii Izabeli Wiłuckiej, kobiety stoją na czele Kościoła. To są tak zwane kobiety biskupki. To jest mały kościół. W Polsce, jak domyślacie państwo, nie do końca to było dobrze odbierane. Tym niemniej Kościół katolicki Mariawitów jest jednym z pierwszych kościołów tak zwanych starokatolickich, który ordynuje kobiety nie tylko na pastorki, ale i na biskupki. Więc znowu ten taki polski wątek. Proszę państwa, wybucha druga wojna światowa, po drugiej wojnie światowej cała masa kościołów ma braki w kadrach i tutaj na przykład w polskim kościele ewangelicko-reformowanym ksiądz Skierski proponuje Katarzynie Tozio, aby ona była ordynowana na pastorkę. Katarzyna Tozio, która wcześniej była uznana za pomocnicę pastorów, odmawia, uważa, że jest zbyt starsza. Tym niemniej rzeczywiście po raz pierwszy w 1946 w Polsce jest ta kwestia dyskutowana. Co więcej, prawie wszyscy duchowni się na to zgadzają. Nie dochodzi do tego, o tym będziemy mówić troszeczkę dłużej. Po raz pierwszy mamy w tym samym czasie, proszę państwa, po II wojnie światowej, mamy ordynację w kościołach państwowych. Pierwszym będzie kościół luterański w Danii, tak zwany Church of Denmark, kościół ludowy. To wynikało z tego, że w Danii przez okres wojny pełniła funkcję pastorki w takim wolnym kościele luterańskim. Jedna z kobiet była niesłychanie popularna. I w 1946 roku kościół duński zezwala na ordynację na pierwszych duchownych, na księży kobiety. Jest to pierwszy z takich większych państwowych kościołów luterańskich. W 1944 roku będzie ordynowany na pierwszą pastorkę Florence Lee Tim Oi w Hongkongu. Wiemy, że arcybiskup Canterbury specjalnie spowolnił wysłanie depeszy, w której mówi, że formalnie kościół nie może ordynować kobiety. Wiedział, że ta depesza zanim dojdzie Florence Lee tam, Lee Tim będzie ordynowana i Florence rzeczywiście jest po raz pierwszy ordynowana na kobietę, jako pierwsza kobieta w kościele anglikańskim. W 1949 roku Église Réformée de France, czyli jeden z takich najważniejszych kościołów protestanckich, reformowanych na świecie, kościół reformowany we Francji, pozwala na ordynację pierwszych kobiet. I proszę państwa, zaczyna się taki troszeczkę ten proces domina. W 1958 roku kościół Szwecji pozwala na ordynację kobiet, tym niemniej one muszą spełnić pewnego rodzaju warunki i pierwsze ordynacje nastąpią w 1960 roku. W 1961 kościół w Norwegii pozwoli na ordynację kobiet, głównie także dlatego, że pozwolił na to zarówno kościół duński, jak i kościół Szwecji. On jest bardzo blisko z oboma tymi kościołami. Kościół Szkocji, chyba najważniejszy z kościołów reformowanych na świecie protestanckich, od czasu I wojny światowej tą dyskusja jest dyskutowana.
w okresie międzywojennym pozwolono na diakonki. W 1966 Kościół pozwala, aby kobiety mogły być ordynowane na urząd starszego Kościoła. I tak jak Państwu mówiłem, jeżeli starszy rządzący, to na pewno i nauczający. I w 1968 roku pierwsza kobieta jest ordynowana na pastorkę w Kościele, Kościół Szkocji, przepraszam, zezwala na kobiety pastorki. W 1974 roku na kobiety pastorki pozwala Kościół Luterański w Islandii, kościoły państwowe. Mamy już więc w zasadzie prawie wszystkie. Kościół Islandii, Kościół Norwegii, Kościół Danii, Kościół Szwecji. To nawet spływa, proszę Państwa, pozwala na ordynację Estonia i Łotwa. Łotwa w 1975 roku pozwala na ordynację kobiet pastorek, a więc pod po wschodniej ścianie żelaznej kurtyny. Słowacja pozwala, o ile ja pamiętam, w 1949 luterański Kościół Słowacji pozwala na ordynację kobiet, ale znowu pierwsze dwie panie, mężczyźni nie chcą być ordynowani razem z nimi i ordynacja dla kobiet jest prowadzona osobno, żeby wiadomo, wspaniali mężczyźni mogli być ordynowani osobno. Te kobiety są ordynowane na osobnych nabożeństwach, ale to powoli, powoli zaczyna iść w tym kierunku. Proszę Państwa, anglikański kościół Kanady w 1976, anglikański kościół w Nowej Zelandii w 1977, w 1979 ostatecznie potwierdza to konwencja episkopalna, czyli kościoła episkopalnego w USA. Kościoły prezbiterańskie praktycznie wszystkie w Ameryce zaczynają ordynować i mamy pierwszą kobietę, biskupkę luterańską w Norwegii jako biskup sufragan w 1983. Ostatni z takich większych kościołów luterańskich, który wprowadza ordynację kobiet, to będzie ewangelicko-luterański kościół w Finlandii w 1988 roku. Musimy wrócić znowu do kościołów starokatolickich. Kościoły starokatolickie są, jak sama nazwa wskazuje, to są kościoły bardziej przywiązane do pewnych struktur kościoła rzymskokatolickiego. To idzie bardzo powoli, bardzo powoli. Tym niemniej w Unii Utrechckiej to zaczyna iść w latach 90. W 96 kobiety są dopuszczone w Niemczech, w Austrii w 98, w 99 w w Holandii i w 2000 w Szwajcarii. Także to idzie całkiem sprawnie. Bym powiedział, najdłużej to trwa, proszę Państwa, w kościele Anglii. W kościele w Anglii w 1992 roku synod wreszcie po kilku podejściach pozwala na ordynację kobiet. No proszę Państwa, ja wtedy pamiętam, byłem w Anglii i to ładnie nie wyglądało. Niektóre parafie potrafiły mieć takie napisy, psy i kobiety pastorki nie są wpuszczone do kościoła. Straszono, że będą masowe konwersje na katolicyzm, to absolutnie nie nastąpiło. Więc do lat 90. w zasadzie wszystkie kościoły protestanckie głównego nurtu, ale także baptyści w Anglii, w Stanach, nie południowi, w Anglii, w Stanach pozwalają na ordynację kobiet. Do lat 90. to idzie jak burza. W 1993 roku Kościół ewangelicko-reformowany w Polsce przyjmuje prawo wewnętrzne, które mówi, że duchownym może być osoba. Osoba, no czyli wiadomo, nie ten mityczny, wspaniały mężczyzna posiadający niezbędne części fizjologiczne, ale osoba, czyli i mężczyzna, i kobieta. Pierwszą kandydatką jest w naszym kościele jest to Wiera Jelinek. Ona zostanie ordynowana dopiero w 2003 roku. No to po prostu jest przedłużane z różnych powodów. Tu nie będziemy wchodzić. Tym niemniej Wiera Jelinek nie jest pierwszą osobą, chcę to wyraźnie zaznaczyć, ordynowaną w Polsce. Wcześniej była to pani Dolej, Ewa Dolej. Problem polega na tym z panią Dolej, że ona była ordynowana przez Kościół ewangelicko-metodystyczny w 1972 roku, ale oni ją ordynowali na pastorkę i natychmiast przenieśli na emeryturę. Ona przez całe życie bardzo wiernie służyła w parafiach. Chodziło o to, aby jej zapewnić uposażenie emerytalne. Tym niemniej trzeba wyraźnie powiedzieć, że polscy metodyści ordynowali pierwszą kobietę na pastorkę w 1972 roku. Jak to wygląda u luteranów? No tu jest paru luteranów, więc Państwo wiecie, w polskim kościele
pozwolono na studia kobietom już w latach 20. Nie wiadomo, co było z nimi zrobić. W końcu biskup Van Tuwa w latach powojennych wypracował taki kompromis, że kobieta może być diakonką. Może być wprowadzona w urząd diakona, ale są znowu uważne. Muszą mieć osobną togę, taką bardziej reformowaną. Nie może wchodzić na ambonę i nie może śpiewać niektórej części liturgii. No i wiadomo, że nie może sprawować sakramentu Wieczerzy Pańskiej. Nie wiadomo, z czego to wynika. Luteranie parę razy już do tego podchodzili, do tej ordynacji kobiet. Ostatnio ich komisja teologiczna doszła do wniosku, że nie ma przeciwwskazań. Kościół zagłosował za, ale nie ma progu 2/3. Baptyści w Polsce poszli zupełnie w innym kierunku. Mianowicie baptyści zmienili w latach 90., o ile pamiętam, pod koniec, zmienili przepisy w ten sposób, że prezbiterem może być tylko mężczyzna. Zmienili to zwykłą większością głosów, ale zastrzegli, że zmiana tego przepisu w drugą stronę musi nastąpić już większością głosów 2/3. Taki bardzo, bym powiedział, no proszę samemu ocenić, jeżeli można zmienić, że tylko mężczyzna zwykłą, ale żeby pozwolić na kobietę, trzeba już większość 2/3. Podobnie zrobiono na Łotwie. Na Łotwie tamtejszy kościół luterański wybrał biskupa w 1993, który powiedział, że nie będzie ordynował kobiet duchowych. Nie tylko przestał je ordynować, on ich z czasem wszystkie wyrzucał z pracy i ostatnio znowu na synodzie przegłosowano zwykłą większością, że żeby pozwolić na kobiety pastorki, potrzebna jest większość 2/3. Łotwa jest jednym z nielicznych, Łotwa i na Litwie jest kościół tamtejszy luterański, jest też taki antykobiecy, nie wiadomo pod czyim wpływem. Też przegłosowano, że tam kobiety nie mogą być pastorkami. Są nieliczne kobiety, gdzie to się cofa. Na przykład kościół prezbiteriański w Australii początkowo dopuszczał kobiety, kiedy większość przeszła taki bardziej liberalna do Zjednoczonego Kościoła Australii, ten kościół prezbiteriański utrzymał kobiety, ale powiedział, że nie będzie ordynował nowych. Więc w prezbiteriańskim kościele Australii obecnie nie ma kobiet pastorów. Kościół reformowany na Ukrainie Zakarpackiej, węgierski reformowany, też ostatnio się wycofał z ordynacji kobiet. To bardzo często wynika z tego, że te kościoły są finansowane niestety przez bardzo fundamentalistyczne kościoły z Ameryki. Na przykład kiedy kościoły prezbiteriańskie się jednoczyły w latach 80. tutaj w Stanach, pozwolono niektórym kościołom, które się nie zgadzały na ordynację kobiet, wystąpić z tego PCUSA. I tutaj takim największym kościołem prezbiteriańskim, który nie ordynuje kobiet, jest PCA, Presbyterian Church in America. On na wiele kościołów próbuje wpłynąć właśnie także w ten sposób, aby nie pozwalać na posługę kobiet. Ale proszę Państwa, więc widzimy pierwsza, jakbyśmy mieli to streścić, żebym skończył, żeby był czas na pytania. Pierwsza grupa kobiet służy w zasadzie do tego momentu, kiedy biskup nie staje się i prezbiter urzędnikiem państwowym, kiedy chrześcijaństwo staje się religią państwową. I wtedy te kobiety zostają automatycznie relegowane do tyłu. No i co jak widzimy, ten papież, który w 494 roku zakazuje święceń kobiet na prezbitrów. No skoro zakazuje, znaczy, że były. Mamy co więcej, prawdopodobnie były biskupkami także. Być może w niektórych miejscach. W okresie reformacji znowu pojawiają się kobiety, pojawiają się te kobiety diakonisy. One z czasem w okresie rozumu i w XIX wieku pod wpływem takiej zarówno mentalności wiktoriańskiej, ale także kodeksu Napoleona, znów one są, te możliwości posługi kobiet są mocno ograniczone. I w XX wieku, kiedy kobiety zaczynają dostawać prawa wyborcze, ich prawa i możliwości się poszerzają, kobiety znowu powoli do tego dojrzewają. Najczęściej to robią kościoły mniejszościowe, nieprzyklejone do państwa albo niedawne kościoły państwowe, ale to się kończy w połowie XX wieku. Tutaj prym wiedzie luterański kościół Norwegii w 1946 i potem te kościoły skandynawskie, które ordynują kobiety, początkowo na pastorki, potem na biskupki. Biskupki, proszę Państwa, pojawiają się w jakichś 40-50 latach. Pierwszą biskupką na przykład w Niemczech to była Maria Jepsen w 1992. Ona została ordynowana całkiem niedawno, była pierwsza kobieta biskup w kościele Anglii.
Tu w Stanach kobiety biskupki, na przykład w kościele episkopalnym, są dużo duże, od wielu, wielu lat. Nawet jedna z Catherine Shorey stała na czele kościoła episkopalnego. W tej chwili największy kościół luterański w Stanach, Evangelical Lutheran Church in America, ELCA, ma bardzo dobrą, znakomitą teologicznie biskupkę kościoła. W latach, na początku XXI wieku, kościół szkocki miał moderatorkę, pierwszą kobietę pastorkę, a potem kobietę świecką, więc to powoli, powoli te możliwości dla kobiet, Kościół jak gdyby dostrzega to, że kobiety stanowią nieodłączną część tego, czym jest Kościół i kim jest Kościół tak naprawdę. I kobiety powoli zaczynają stawać się widoczne. W Polsce, z tego co wiem, w ramach paradoksu, Wiera Jelinek, pani pastor Wiera Jelinek w tej chwili nie pracuje. Ona pracuje w Czechach, tam jej pracuje także jej córka Ewa Jelinek. Moja taka kuzynka Julia Misyn też nie pracuje niestety w polskim kościele ewangelicko-reformowanym, pracuje w kościele Szkocji. Myśmy wyeksportowali całą masę kobiet duchownych, nie wiedzieć czemu. Natomiast pracuje pani Monika Zuber w kościele ewangelicko-metodystycznym. Nie wiem, czy jest, bardzo jej kibicuję. Jest pierwszą kobietą po pani Ewie Dolej, która była ordynowana na pastorkę. Pani Monika, z tego co rozumiem, jest w takiej łączonej parafii razem z mężem. Proszę się tego nie trzymać, ale wiem, że pracuje jako pastorka w kościele ewangelicko-metodystycznym. Bardzo się cieszę z tego i tak jak mówię, powoli te możliwości pracy i służby dla kobiet się poszerzają, ale tak jak mówię, są cały czas kościoły konserwatywne, które nie dopuszczają kobiet do posługi, ale znowu proszę pamiętać, to nie jest takie proste, bo i kościoły starokatolickie pozwoliły na posługę, ale w 1923 roku największy kościół zielonoświątkowy, kościół poczwórnej Ewangelii, założyła Amy McPherson, kobieta. Więc kościoły i baptystyczne, i zielonoświątkowe mają kobiety duchownych w sobie. Po prostu różnego rodzaju czynniki wpływają na to, dlaczego tych kobiet jeszcze nie ma. Mam nadzieję, że kościół luterański dojdzie do wniosku, że czas jednak kobietom pozwoli być pastorkami. Tutaj Joanna, widzę, że pisze coś. Odnowano diakonisę, powołano na urząd pastora pomocniczego pierwszą kobietę w kościele zielonoświątkowym. A właśnie, przepraszam, kościół zielonoświątkowy w Polsce pozwala, aby kobiety mogły być pastorem pomocniczym. Dobre i to, pierwszy krok w dobrym kierunku. Kończę. Tak jak mówię, widzicie Państwo, jest bardzo dużo polskich wątków. Mamy pierwszą Gertrudę Petzold, mamy Barbarę Sławińską jako pierwszą Polkę ordynowaną. W 1919 Kościół ewangelicko-reformowany pozwala kobietom być starszymi. Kościół starokatolicki Maria Witów ordynuje w 1929 kapłanki, a potem biskupki. Kościół metodystyczny ordynuje panią Ewę Dolej w 1972. Kościół ewangelicko-reformowany w 2003. Proszę Panie, zacytuję jednego z najbardziej znanych duchownych w Polsce. Drogie Panie, alleluja i do przodu. Alleluja i do przodu. I tym kończę swój wykład. Bardzo proszę, jeżeli macie Państwo jakieś pytanie, zapraszam. To pierwsze pytanie takie porządkujące, które nam napłynęło innym kanałem. Proszę o podanie różnicy między ordynacją, święceniem a powołaniem. Powołuje Bóg. Do służby uznajemy w chrześcijaństwie, że powołuje Bóg. Ordynacja czy wyświęcenie kościoły tradycji, bym powiedział, prawosławnej, czy katolickiej, czy starokatolickiej, uznają, że jest wiele urzędów, w tym jest urząd biskupa i urząd prezbitera lub księdza. Więc ktoś jest wyświęcony, czyli to jest taka osobna czynność, która ma charakter religijny i wiążący. I to jest terminologia, którą używają kościoły prawosławne, katolickie, starokatolickie, niektóre nurty w anglikanizmie. W protestantyzmie głównego nurtu to jest ordynowany, czyli wyznaczony. My nie mamy osobnego urzędu biskupiego. Po prostu my mamy urząd, przynajmniej w kościele reformowanym, mamy urząd starszego, świeckiego rządzącego lub nauczającego, który jest, czyli tak zwanego pastora. Więc to jest po prostu wychodzi o terminologię, z jakiego kościoła kto się wywodzi. Kościół katolicki uznaje, że ordynacja to nie jest wyświęcenie. My uznajemy, że to, co katolicy i prawosławni mówią, że to jest wyświęcenie, to dla nas jest ordynacja.
Kazimierzu, mam do Ciebie pytanie. Co wiesz na temat kobiet, pastorek w kościele reformowanym w Niemczech? A w tej chwili tak z pamięci mało. Wiem, że w kościele w Lippe to troszeczkę zajęło. Kościół reformowany w dawnym państwie Lippe bardzo długo wzbraniał się przed kobietami duchownymi, też do lat, bo ile pamiętam, do początku lat 90., ale jak już je ordynował, w tej chwili na czele kościoła Lippe stoi superintendentka. Kościół ewangelicko-reformowany w ramach EKD ordynował je wcześniej. Kościoły unijne, w tym największy kościół w Hesji-Nassau, gdzie tych reformowanych jest, że tak powiem, że nie można się, że tak powiem, zamachnąć zdechłym kotem, żeby kogoś nie uderzyć reformowanego w kościele. Tamte ordynacje nastąpiły pod koniec lat 90., na początku lat 50. Mogę w razie czego poszukać i przesłać odpowiednie dane. Dziękuję. Ale to trwa w kościele WKD, to po prostu te różne Landeskirche. To trwało, ale to trwało od lat 40. i 50. Kolejne pytanie z Facebooka. Czy w katolicyzmie lub prawosławiu są też jakieś ślady kobiet, księży lub biskupek? No proszę Państwa, no przepraszam bardzo, ale to ja jeszcze raz pokażę. To, co miałem, czy już oczywiście tą mozaikę, którą Państwu pokazywałem przecież, ta mozaika tej biskupi, oczywiście, no przecież ten papież, który pisze w 494 roku, no to on pisze do chrześcijan łacińskich, ale także do prawosławnych. Co więcej, proszę Państwa, ten sobór pan prawosławny, który miał być zwołany, jedną z kwestii, które mieli przedyskutować, była kwestia wskrzeszenia żeńskiego diakonatu. Tak samo w 1917 roku sobór rosyjskiej cerkwi prawosławnej nie zdążył się tym zająć. Kiedy zwołano Sobór Watykański II, zwołał go Jan XXIII, tam zaczęły się różnego rodzaju komisje teologiczne zbierać. I kiedy nastąpił Paweł VI, on zarezerwował dwie kwestie dla swojego wyłącznego uznania, mianowicie kwestię antykoncepcji, no i wszyscy wiemy, jak to się świetnie skończyło, i drugą była kwestia ordynacji kobiet. Tym niemniej komisja teologiczna, którą powołał Sobór Watykański Paweł VI, sama stwierdziła, że w Biblii nie ma jednoznacznych dowodów na to, że kobieta nie może być prezbitrem ani biskupem. Doszli do wniosku, że nie może być ze względu na historię Kościoła. Ale komisje teologiczne Watykanu za każdym razem powtarzają, że co więcej, mamy przykłady wczesnych kobiet, prezbitrów, biskupek raczej mniej, no chyba że uzna się to malowidło, które Państwu pokazywałem. Z tym trzeba być troszeczkę ostrożnym, bo ona jednak nie ma tego paliusza. Tym niemniej uznają, że początkowo były kobiety prezbitrzy, tylko po prostu Kościół zaprzestał ich ordynowania. No i po prostu teraz się trzyma tego, że to musi być mężczyzna. No tylko to jest słynna taka dyskusja, jak Jan Paweł II przyjechał do Stanów i powiedział podczas spotkania z zakonnicami, bo tutaj te zakonnice były takie bardzo zaangażowane, że Kościół nie może ordynować kobiet na księży, bo Jezus nie powołał żadnej kobiety wśród apostołów. No co mu jedna zakonnica odpowiedziała, że wśród apostołów nie było też żadnego Słowianina. Więc są dowody, tylko po prostu Kościół uznaje, że nie może ordynować albo nie chce w tym wypadku. Dzięki. Jest jeszcze takie pytanie uściślające o różnicy między diakonką a diakonisą. Wiecie Pani, w zasadzie nie ma. Proszę, to ja używałem. Kobieta diakon, może w ten sposób. Diakonisa to jest bardziej tak, myśmy zaczęli używać w XIX wieku, kiedy z nich zrobiono takie troszeczkę protestanckie zakonnice. Wcześniej to były kobiety diakon. Oni w Niderlandii są określane jako diakonki. Ale to jest znowu kwestia tylko i wyłącznie terminologii. Tylko proszę pamiętać, że te kobiety diakonki w kościele prawosławnym w Konstantynopolu i w Jerozolimie początkowo były wyświęcane na urząd diakonki. Natomiast potem tego zaniechano, w kościele protestanckim nie, one były powoływane na urząd diakonki i tyle.
No ja chciałam tylko dodać, że na ten temat troszeczkę też mówiliśmy na jednym z poprzednich spotkań. Było to spotkanie z Martą Zachrań i Pawłem Mikołajczykiem. Właśnie Marta jest diakonem, Paweł jest księdzem tutaj w parafii Opatrzności Bożej. To spotkanie, link do tego spotkania pojawi się na górze, na nagraniu. A jeżeli chodzi o te pozostałości, jakieś takie poszlaki wskazujące na kobiety pełniące posługę duchowną w katolicyzmie, to ja się kiedyś natknąłem przez przypadek na taką ciekawą wzmiankę w jednym z liście Heloizy do Abelarda. To jest postać z francuskiego katolicyzmu z drugiej połowy XII wieku. I ona tam w jednym liście go łajała za to, że on w swoim liście jakoś dał jej pierwszeństwo w takiej jakiejś strukturze retorycznej. I ona tam zaczęła go łajać i pisać, że kobieta zawsze powinna ustępować mężczyźnie i wymienia taką całą masę, jakby to powiedzieć, takich dychotomii męsko-żeńskich, że mężczyzna, że żona za mężem i tak dalej, ksieni za opatem i to wymienia długo, aż w końcu dochodzi, pamiętam to było w tłumaczeniu, szło tak, diakonisa za księdzem. I to jest ciekawe, że w XII wieku jeszcze o tym pamiętano i że to akurat padło jako taki kobiecy odpowiednik właśnie duchownego. Mamy jeszcze tutaj kilka śladów pozostałych związanych z właśnie duchownymi. Między innymi tutaj na Facebooku, ja nie będę czytać całego wpisu, bo on jest dość długi, tylko sam początek. Podczas wojny na Pomorzu pracowały cztery ewangelickie wikariuszki. Jedną z nich była Anne Marie Winter, urodzona 15 marca 1912 roku. Była jedną z pierwszych studentek teologii. Później wspominała niechęć, a czasami otwartą wrogość, z jaką spotykała się wśród studentów mężczyzn. Tak jak mówię, to jest dość długi wpis, więc zapraszam na Facebooka do przeczytania. A przy okazji mamy jeszcze pytanie, bo to zostało przesłane odnośnie jeszcze jednej wikariuszki, takiej nam bliskiej też geograficznie, jeżeli chodzi o WST, bo z Wrocławia. Katarina Staric 1 kwietnia 1938 roku została wikariuszem miejskim przy ewangelickim wrocławskim kościele Marii Magdaleny, obecnie Katedra Polsko-Katolicka. Czy wie pan coś więcej na temat tej osoby? Nie, znaczy ja o niej czytałem, z przyjemnością poszukam więcej, ja pamiętam, że ona rzeczywiście była, że te kościoły Unii Staropolskiej początkowo, pod koniec lat 30. ze względu na powołanie mężczyzn do wojska zostały zmuszone, to jest notabene, też pokazuje, jak świat na nas wymusza pewnego rodzaju kroki, i pozwolono absolwentkom teologii pełnić funkcję wikariuszek miejskich. Ja muszę jeszcze troszeczkę o tej osobie poczytać. Ja o niej wiem. No nie chcę dla Państwa tworzyć rzeczy, o których nic nie wiem. Ja tylko pamiętam, że to wiązało się początkowo właśnie z faktem, że brakowało mężczyzn wikariuszy i pozwolono absolwentkom teologii, i co znowu ułatwiło potem im ordynację po II wojnie światowej. Ja tutaj w międzyczasie wyszukałam odrobinę więcej informacji. Otóż ona była nie tylko absolwentką teologii, ale także doktorem teologii, doktorką teologii. Pracę obroniła w Marburgu. Potem zaczęła prowadzić też już w okresie wojny filię berlińskiego biura proboszcza Grubera, które udzielało pomocy ewangelikom pochodzenia żydowskiego. I tej pomocy udzielała mimo represji w czasie wojny. Jest tablica pamiątkowa poświęcona Katarinie Staric właśnie przy Katedrze Polsko-Katolickiej Marii Magdaleny, a więcej będzie się można o niej dowiedzieć przy okazji jednego z naszych spacerów, bo od czasu do czasu przy różnych okazjach organizujemy spacery śladami właśnie takich wrocławskich teologów czy bohaterów wiary. I Katarina Staric jest jedną z takiej wielkiej czwórki obok Edity Stein, Dietricha Bonhoeffera, Jakoba Beno, którzy właśnie w ramach takiego spaceru są wspominani, więc śledźcie Państwo naszą stronę, jeżeli będzie tylko taki spacer, na pewno tam się informacja pojawi. Kolejne pytanie. Jakie przeszkody są najczęściej wskazywane, jeśli chodzi o posługę kobiet w kościele? Wiecie Państwo, ja bym powiedział tak, że
Jak się chce, to te kobiety się da ordynować na duchownych. Natomiast po pierwsze, zasadniczo są przeszkody, które ja tak mało, że tak powiem, miłosiernie nazywam przeszkodami folklorystycznymi. No, tłumaczy się, jak to wygląda kobieta, co jeżeli kobieta będzie w ciąży. No ja mówię, no skoro oglądamy taką masę liczby duchownych z wielkim brzuchem, jakoś to nie wzbudza większego oburzenia, to jesteśmy w stanie wytrzymać kobietę w ciąży, przecież to nie jest nic nienaturalnego. Druga to są takie, że przed Kościołem Ewangelicko-Augsburskim tacy zwolennicy, oni są za, ale przeciw, podnoszą bardzo często, no ale co zrobić z urlopami macierzyńskimi? Jak kobieta jest pastorką, to kto wtedy się zajmuje dziećmi. No, chciałbym zwrócić uwagę, że no, to jest argument, który da się rozwiązać. Który da się rozwiązać, które kościoły w innych krajach rozwiązały, więc to nie musimy odkrywać koła, szanowni państwo. No i często jest też tak, że są ludzie, którzy mówią, że nie, bo nie. Ja może państwu powiem taki przykład z mojej parafii. W mojej parafii pierwsze kobiety powołano na diakonisę w 1888 roku. One mogły robić wszystko, tylko nie służyć przy wieczerzy pańskiej w kościele. I w 1968 roku moja parafia pozwoliła kobietom, zlikwidowała osobne urzędy diakonis i wprowadziła moja parafia, że będzie, jest 12 diakonów i ma być 6 kobiet i 6 mężczyzn. Początkowo im się nie udało zrobić tych 6 kobiet, były 2. I one podawały wieczerzę pańską w tradycji reformowanej i jedna z nich cały czas, ta pierwsza, żyje i nie powiedziała, że największe problemy miała ze strony kobiet, którym się nie podobało to, że ona jej się osiągnęło tyle, i to szczególnie starszych kobiet, a im się jakoś, ona została diakonicą, być może one same chciały, im się nie udało. No powołuje się te nieszczęsne cytaty, wiecie państwo, no Pawła, no Kościół katolicki tylko powołuje ten argument, że Jezus nie powołał żadnej kobiety, no ale znowu, no proszę państwa, no jeżeli się to sprowadzamy no, do kwestii, bym powiedział, fizjologicznych, no to znowu, no to w takim razie można poświęcić na duchownych tylko i wyłącznie Żydów nawróconych na chrześcijaństwo. No bądźmy brutalni w tej sprawie. Więc to są takie argumenty. No nie mówię, że są argumenty biblijne, no proszę państwa, ja uważam, jeżeli jesteśmy ochrzczeni w tym samym chrzcie, to nie ma Żyda ani Greka, nie ma mężczyzny ani kobiety, wszyscy jesteśmy jedno w Jezusie Chrystusie. Jeżeli twierdzimy, że kobieta nie może być duchownym, bo nie w pełni jest w stanie oddać Chrystusa, to w znacznym razie stwierdzimy, że kobiety są ochrzczone gorszym chrztem. No jednak nie. Mamy tutaj jeszcze takich kilka dopowiedzi na czacie. W książce Kościół Kobiet autorstwa Zuzanny Radzik można o tym przeczytać, jak to było ze święceniami kobiet w Kościele katolickim. Jedna z polecanych lektur. I kolejne dotyczące właśnie Kościoła katolickiego. W tym roku papież Franciszek zmienił zapisy kodeksu prawa kanonicznego, dał dostęp świeckim kobietom do służby słowa i ołtarza w formie lektoratu i akolitatu, czyli już wystąpił przeciwko dekretowi Gerazego I, który zakazywał kobietom dostępu do ołtarza. I tutaj komentarz kolejny. Tak, to prawda, ale konferencje episkopatów w poszczególnych krajach pracować będą nad zasadami dopuszczenia kobiet do tej posługi. Komisja Episkopatów w Polsce ma zająć się z tym w czerwcu bieżącego roku. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Trzymamy kciuki. Ja powiem tak, na mojej ordynacji mnie ordynowała, znaczy no tutaj w mojej tradycji jest tak, że ordynuje cała parafia, ale duchownymi, którzy prowadzili, była jedna z kobiet, ale pamiętam, że Ewangelię poprosiłem, żeby przeczytała moja profesor z duchowości, która była katolicką zakonnicą i ona czytała Ewangelię i była bardzo zadowolona. Mój tata był bardzo zadowolony, że była katolicka zakonnica i że czytała tą Ewangelię, także... Jeszcze jeden komentarz, kolejne spotkanie, które chciałabym państwu polecić, to spotkanie właśnie z Moniką Zuber, które mieliśmy kilka tygodni temu i one były poświęcone właśnie roli kobiet w kościele, więc bardzo gorąco zachęcam do obejrzenia, też się na nagraniu pojawi nasz link do tego spotkania.
To jest w reformowanym kościele katolickim w Polsce, jednym z najmłodszych kościołów starokatolickich. W Polsce kobiety mogą być diakonkami, prezbiterkami i biskupkami. Obecnie dwie kobiety przygotowują się do święceń. Nie bardzo dobrze. Chciałem dopowiedzieć, bo te elementy, bo te argumenty folklorystyczne tak zwane, to bardziej się kojarzą z tymi negatywnymi. A to ostatnio pan doktor Damian Cyrocki, on bada Maria Witów właśnie, to przytoczył w jednym ze swoich wpisów na swojej stronie na Facebooku taki argument, że tak się wyrażę, też folklorystyczny, ale z kolei zaświęceniami kobiet, gdzie jeden z wiernych mariawickich, jak tam był, pytałem właśnie do Gazety Mariawickiej, co o tym sądzi, no to stwierdził, że w sumie lepiej, żeby zakonnice celebrowały mszę świętą, bo no one nie pracują tam, że tak się wyrażę, fizycznie, więc nie będą brudnymi rękami Pana Jezusa dotykać. To było ciekawe, bo też jednak często się kojarzy, że jak już to takie argumenty, że tak się wyrażę, ludowe, to będą na nie, a to jest ciekawe, bo wtedy w dwudziestoleciu faktycznie udało się ludzi przekonać i oni potrafili też odpowiadać tego typu opinie. Więc może ja chciałbym tutaj dodać, wiecie Państwo, to jest, czasami jest, mamy taką, i też jest taki stereotyp, że ludzie w takich małych miasteczkach są absolutnie przeciwni kobietom, pastorom, bo to jest ciemnota, natomiast to są tacy intelektualiści są za i konserwatyści są, oni są konserwatywni, więc są przeciw, a ci liberałowie są za. Przecież to tak nie jest w Stanach, to właśnie co Pan pokazał świetnie z tym przykładem Maria Witów, ale tu w Stanach właśnie najwięcej kobiet w XIX wieku pracowało nie w dużych miastach, tylko na tym w dzikim zachodzie, gdzie żaden szanujący się mężczyzna nie chciał przyjechać z żoną i z dziećmi, tylko te biedne kobiety się tłukły. I potem następowała tego typu praktyka, że one budowały parafię, gromadziły tych wiernych, budowały kościół i kiedy już wszystko wybudowały, to władze je przynosiły dalej na dziki zachód, a na tak ukształtowaną parafię przyjeżdżał mężczyzna, czyli ten übermensch, prawda, najlepiej z żoną, z dwójką dzieci i z pieskiem. I on przyjeżdżał i na tej zasadzie już jako mężczyzna mógł prowadzić parafię. Także. Asia Klisowska, zapraszam. Dobry wieczór. Ja dziękuję za bardzo interesujący wykład, Kazimierzu. Chciałam dodać jeszcze, że w Kościele Ewangelicko-Wzburskim, oprócz wymienionych przez ciebie powodów, ja też spotkałam się z takim zarzutem jak wahania hormonalne, więc jak taka kobieta, która ma wahania hormonalne i w związku z tym może jej się zmieniać nastrój, może być pastorem i przewodnikiem duchowym dla innych? To jest absurd. Bo mężczyzna nigdy nie miał wahań hormonalnych. Mężczyzna jest jak skała. Dokładnie, więc to też kolejny... Tak. No i też właśnie w nawiązaniu do intelektualistów, no niestety zdarzają się u nas w Kościele takie sytuacje, nie we Wrocławiu na szczęście, że kiedy kobieta celebruje nabożeństwo, są osoby, które wychodzą, także no i nie są to małe miasteczka i nie są to osoby niewykształcone, także no niestety jeszcze cały czas się borykamy z dużą niechęcią w samym Kościele. Wiecie Państwo, to nie jest nic nowego. Proszę pamiętać, że kiedy kobiety przyszły i powiedziały apostołom, że Jezus zmartwychwstał, to pamiętajcie, jaka była reakcja tych wspaniałych mężczyzn. Kobiety są historyczne, my musimy pójść i sprawdzić, co mamy. No właśnie. Więc to jest od czasów Wielkanocy, kiedy Pan Bóg powierzył tę misję zwiastowania, że zmartwychwstał właśnie kobietom. Mężczyźni doszli do wniosku, chwila, moment, musimy to zweryfikować. Tak swoją drogą to też jest właśnie ciekawe, bo powiedzmy w tamtych czasach kobiety nie były uważane za wiarygodnych świadków w ogóle. W ogóle nie mogły występować w sądzie. No więc właśnie, w piśmie są przedstawione właśnie jako te, które były pierwsze, no jak rozumiem, nieprzypadkowo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania, komentarze, dopowiedzi, jakieś informacje dodatkowe? Jeżeli nie, to nie pozostaje mi nic innego, jak oczywiście bardzo serdecznie Państwu podziękować, bardzo serdecznie, przepraszam najmocniej, podziękować naszemu dzisiejszemu prowadzącemu i zapowiedzieć to, co będzie nas czekało za tydzień. Znów zmieniamy temat, będziemy mówić o pieniądzach, pożyczki na procent w Starym Testamencie. A doktor Smolarz będzie mówił między innymi na temat tego, co czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa,
czyli w piątej księdze Mojżeszowej, nie będziesz pożyczał twemu bratu na procent pieniędzy, żywności, ani jakiejkolwiek innej rzeczy. Obcemu możesz pożyczać na procent, ale twemu bratu nie będziesz pożyczał na procent. Spróbujemy się zastanowić nad takimi pytaniami, czy pożyczanie pieniędzy jest etyczne, czy Stary Testament dopuszczał pożyczki komercyjne, czy stosowano dwa różne standardy w przypadku braci i obcoplemiennych. No, wykład przedstawi takie biblijne perspektywy na studiowanie zagadnienia pożyczek na procent. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie i czy będzie można się na przykład takimi argumentami posłużyć w sądzie. Myślę, że dr Sebastian Smol aż świetnie ten temat przedstawi, także już teraz serdecznie Państwa zapraszam. No a jeżeli chodzi o dzisiaj, to raz jeszcze wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia za tydzień.